projekt obejmuje 4 jednostki samorządowe z naszego powiatu i partnerską gminę Bersdorf z Niemiec. I to jest temat, który był dosyć głośny w mediach, ponieważ co jakiś czas temat ścieżki rowerowej Kruszyn-Łaziska wraca. Ten projekt, który będziemy realizowali, on pierwotnie wedle pomysłu, to była budowa ścieżki pomiędzy zamkiem Kliczków, Pałacem Kruszyn i zamkiem Grodziec i od wielu lat dyskutowaliśmy z kolegami, żeby do tego zadania się przygotować. Również gorącym orędownikiem tego projektu był poprzedni wójt gminy Zagrodno, pan Mietek Słonina, który wyrażał wolę przystąpienia do wspólnego przedsięwzięcia. I szukaliśmy cały czas środków na to, ażeby uzyskać wsparcie finansowe ze środkami zewnętrznymi. I udało się, o dziwo, z takiego projektu, który nie mówi wprost o budowie ścieżek rowerowych, a mówi o rozbudowie infrastruktury, która służyłaby upowszechnianiu, propagowaniu bogactwa i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego tej naszej ziemi bolesławieckiej, powiatu bolesławieckiego. I to ten projekt dotyczył wszystkich gmin, którzy leżą w strefie oddziaływania transgranicznego, czyli dotyczy gmin województwa dolnośląskiego, tej zachodniej części i Saksonii. Gmina wiejska Bolesławiec staje się liderem spośród gmin członków Stowarzyszenia Euroregion Nysa. Jest to jeden z najlepiej napisanych projektów. I to jest, proszę Państwa, bardzo dobry sygnał. Zmienia się styl życia i dzięki temu takie inwestycje jak ta zyskują więc większe poparcie mieszkańców, co jest ważne. Tutaj gmina rzeczywiście podnosi bardzo, gminy w ogóle podnoszą bardzo atrakcyjność i pewien standard życia, szczególnie dla mieszkańców Bolesławca, którzy tak naprawdę najwięcej będą korzystać i korzystają z tych ścieżek, bo w każdy dzień widać wielu rowerzystów, którzy właśnie przemieszczają się albo to Borami w kierunku Kliczkowa, jeszcze dalej. I czy w drugą stronę właśnie tutaj tą pętlą, którą pan wójt był łaskaw pokazać. Udział gminy w tym projekcie był nieodzowny z tego względu, że charakter gminy aż się prosi o jeżdżenie na rowerze przez naszą gminę, gdyż 80% terenu gminy to lasy. I jak tu widzicie Państwo na tej mapie, to też większa część szlaku przebiega przez las i myślę, że to będzie najładniejsza trasa, taka najspokojniejsza dla rodzin. Myślę, że szlak pozwoli też na to, że goście Zamku Kliczków będą mogli wybrać się do lasu i bezpiecznie po nim jeździć, nie bać się, że się zgubią. Jeżeli chodzi o gminę Warta Bolesławiecka, to rzeczywiście my jesteśmy dosyć mocno zaawansowani na niektórych odcinkach, bo praktycznie już mieszkańcy korzystają, szczególnie w miejscowości Warta Bolesławiecka i Winy, z odcinka ścieżki rowerowej i to udało się zrealizować. Chcę powiedzieć, że my się z tego cieszymy, jesteśmy jeszcze raz bardzo wdzięczni. Czekamy na tą realizację dalszą. Nam brakuje dosłownie 2 odcinki, żeby połączyć się tutaj z gminą Bolesławiec w okolicach lasu, który rozdziela gminę Warte, a dokładnie miejscowość Warte z Kruszynem, to tam praktycznie 300 metrów nam zostało, żeby wykonać ścieżkę rowerową. No i odcinek od Iwin, gdzie akuratnie województwo przebudowuje na drodze 363 most i tam też będzie włączona, wyodrębniona ścieżka rowerowa. I ten odcinek do Raciborowic będzie realizowane z tych środków.